507-964-253-507-964-253. Proszę Państwa, dzisiaj gościem w programie Kwadrans Polityczny w TVP, z TVP to się jeszcze zobaczy, info zlikwidować, był sekretarz generalny Nowej Lewicy pan Marcin Kulasek, bardzo dzielnie bronił europosła Roberta Biedronia. Najpierw tak mówił nawet całkiem znośnie i całkiem sensownie, dlatego że pan sekretarz generalny, jak ja się cieszę, że ja mogę używać tej terminologii, taki się od razu młodszy czuję, sekretarz generalny. Pan sekretarz generalny przyznał, że fakty są takie, że mamy do czynienia z ewidentną wojną hybrydową. Nikt nie podważa tego, że trzeba bronić polskiej granicy, ona musi być szczelna. Nikt nie neguje tego, że Łukaszenko robi to, co robi, że ci emigranci są rzeczywiście przywożeni na granicę i tym sposobem reżim chce coś ugrać. Ale jak pan sekretarz generalny Marcin Kulasek usprawiedliwiał tę wczorajszą, na pewno państwo pamiętają, wypowiedź europosła Roberta Biedronia, w której pan europoseł Robert Biedroń z właściwym sobie wdziękiem mówił o rządzie, że jest pożytecznym idiotą Łukaszenki. Więc pan sekretarz generalny powiedział, cytuję, Robert Biedroń chciał pokazać, że daliśmy się wciągnąć w tę wojnę hybrydową. No tak. Jest wojna hybrydowa, oni nas zaatakowali, my się bronimy i w ten sposób daliśmy się wciągnąć. To jest logiczne. Łukaszenko wykorzystuje fakt, że polski rząd nie potrafi podjąć jednoznacznych decyzji. Nikt nie podważa tego, że Straż Graniczna powinna pilnować tego, by nie było nielegalnych przejść przez granicę, szczególnie, że codziennie jest ich ponad 500, ale zwracamy też uwagę, że dzieci, które są na granicy, ci emigranci, uchodźcy, powinni być zabezpieczeni, a są trzymani w głodzie, chłodzie, kilka osób zmarło. Dzieci wraz z rodzicami powinniśmy przyjąć, nakarmić, zebrać wnioski azylowe, sprawdzić, jeśli są uchodźcami, przyjąć, a jeśli nie, odesłać. Dzisiaj w ramach tej operacji pod kryptonimem Gdzie są dzieci z Michałowa zaatakowana była pani rzeczniczka Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska. Moim zdaniem kobieta powinna dostać jakiś awans po tym, co ona tam dzisiaj musiała przeżyć. Dlatego, że ten TVN dzisiaj odkrył nowy trop w tej akcji pod kryptonimem Gdzie są dzieci z Michałowa. Tam dzisiaj się odbyła kowbojka w związku z tym, że jak się okazało, Straż Graniczna nie dysponuje nagraniami. Nie dysponuje nagraniami z rozmowy z tymi rodzicami, opiekunami tych dzieci, że oni faktycznie mówili, że chcą wystąpić o azyl, ale w Berlinie, w Niemczech. A na filmie, który TVN gra w kółko 24/24, jest zarejestrowany miły dżentelmen, który mówi o tym, że on chce, ale w Polsce. Pani strażniczka, naprawdę szacun absolutny, całkiem spokojnie tłumaczyła i wyjaśniała, że jak przyszło co do czego i jak Straż Graniczna, polska Straż Graniczna, no pisowska Straż Graniczna wyjęła dokumenty, to ci ludzie powiedzieli, że a nie, to oni nie, oni chcą, ale azyl w Berlin, a nie Polonia. No ale przecież kartel medialny pisowskiej, czyli polskiej Straży Granicznej nie wierzy. Białoruskiej Straży Granicznej oczywiście, że tak. Tamtą Straż Graniczną od Łukaszenki to się cytuje wprost, bez zająknięcia. Ale pisowskiej nie. Pan Zbigniew jest z nami z Torunia. Pan Zbigniew, kłaniam się panie Zbigniewie. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Tak, słucham. Halo. Dobry wieczór. Tak. Proszę pana, ja na wstępie chciałbym wszystkich uczestników tej dyskusji poprosić, żeby nie cenzurowali poprzednich wypowiedzi innych osób. Dlaczego? Dlatego, że każdy ma prawo do swojego zdania, nawet jeżeli to komuś się nie podoba. Każdy ma prawo. Dam przykład. Ostatnio dzwonił pan z Krakowa. Był bardzo rozczarowany działalnością pana Morawieckiego. Oczywiście ja zaznaczam z góry. Ja, można mnie nazwać starym pisiorem. Jestem po tej stronie. Ale jeżeli będziemy się sami cenzurować i nie będziemy mówili głośno o pewnych sprawach, które rząd też ma prawo popełnić błędy,
to wyjdzie jakaś dziwna sprawa. Otóż ja, mnie też się skojarzyło, wie pan, jak kiedy pan Morawiecki wrócił z Brukseli w grudniu i pokazywał, że tu myśmy załatwili 770 miliardów złotych z tego, to mnie się jako żywo skojarzyło to z Chamberlainem, który wymachiwał kartką, wracając z Monachium, i wtedy Churchill powiedział, wy mieliście do wyboru hańbę albo wojnę. Hańbę wybraliście, wojnę będziecie mieli. Ja dzisiaj mówię, wybraliście hańbę, a pieniędzy też nie dostaniecie. Bo wtedy trzeba było posłuchać Ziobry i trzeba było zablokować, bo z Unią się tylko tak rozmawia. Ja proszę po raz kolejny raz pana prezydenta, na którego głosowałem, to jest moim prezydentem, żeby pojechał tam po pięścią w stół walną i żeby był kimś, komu kiedyś pomnik się postawi, a nie o kim się zapomni. Ja go o to proszę. Bo niestety pan prezydent jeździ po różnych krajach, rozwozi prezenty, gdziekolwiek się jedzie na Ukrainę, wiezie za sobą transport olbrzymi, proszę pana, wszędzie. My w ogóle mamy jakąś taką dziwną naturę, że szybciutko wchodzimy na sucho, ktokolwiek się wypnie, to my wchodzimy od razu. Na Litwę policjantów posyłamy. Pamiętam jak Czechów, jak mieli pandemię, zapraszaliśmy do naszych szpitali, a my musieliśmy w maseczkach łazić. A Czesi nas... Ja po prostu Babiszowi to bym napluł w twarz, bo to jest... gdybym go spotkał, to pan Morawiecki powinien zrobić. Także proszę, żeby nasz rząd... Ja mówię, jestem po tej stronie, ale też mnie boli, że rząd zachowuje się jak lokaj, albo jak pies, który myrda ogonem, jak go ktoś pogłaszcze. Druga sprawa jeszcze. Mówi się o tej froncie, czy jak to się nazywa, ta organizacja, która broni granic zewnętrznych. Jak najbardziej powinniśmy zażądać, żeby przyjechali tu Niemcy, Holendrzy, każda inna nacja, bo to my ich granic bronimy. Nie nasz, bo ci, którzy tam siedzą, Łukaszenka i Sprodziu, to nie chcą do nas, tylko do Niemiec. Więc w gruncie rzeczy my chronimy niemieckie ręce. I teraz przykładowo, niech będzie jakaś prowokacja na naszym żołnierzu, któregoś z Białorusinów. Jakiś jego przyjaciel nie wytrzyma i już jest między Polską a Białorusią, a w domyśle z Rosją konflikt. Niech tam sobie stoją Niemcy, Belgowie, niech tam sobie stoją Francuzi, a my pilnujmy ich, żeby naszych granic i europejskich oczywiście też pilnowali. Jak najbardziej ich tu sprowadzić, niech oni pilnują, bo za 2 miesiące minie stan wyjątkowy i ta strzałocz dziennikarska TVN-u i z Wyborczej i tam z tych innych psich organizacji znowu się rzuci i będzie robić reportaże. Także ja uważam, że należy ich tutaj zaprosić i ich pilnować. Niech oni pilnują swoich granic, bo nasza granica jest też ich granicą. Dziękuję bardzo i na dziś na tyle. Dziękuję bardzo uprzejmie. Bardzo uprzejmie dziękuję. Kłaniam się miłego wieczoru. Jest takie notatki, które robię. Na przykład, jak pan Zbigniew mówił, to zrobiłem taką, żeby pana Zbigniewa skierować do ochrony granic, do dyplomacji nie. Panie Zbigniewie, pan się nie gniewa i nie obraża, bo to nie o to chodzi. Generał Waldemar Skrzypczak, generał broni w stanie spoczynku, powiedział dzisiaj w Polskim Radiu 24, że politycy, którzy domagają się interwencji Frontexu na polsko-białoruskiej granicy, nie zdają sobie sprawy z tego, jak działa ta organizacja i czym się zajmuje. Ja mam takie poczucie, że to już wielokrotnie było tłumaczone, bo pan tak mówił o tym, że tu przyjadą Niemcy, Belgowie, Francuzi i oni tam będą na tej granicy. Nie, to tak nie będzie wyglądało. Na korzyść Łukaszenki działają zorganizowane grupy przestępcze, które zajmują się przerzutem ludzi. Te organizacje bardzo blisko współpracują z Łukaszenką. Obawiam się, że w ten sposób będzie on chciał rozwiązać problem nadmiaru uchodźców na Białorusi. Tak mówił pan generał.
Wśród osób próbujących przedostać się do Polski są osoby mogące stanowić dla nas zagrożenie. W niekontrolowany sposób docierają na teren Polski różni ludzie, niekoniecznie tylko migranci, ale też ci, którzy są wyszkoleni do działań mogących spowodować poważne problemy w funkcjonowaniu systemów bezpieczeństwa państwa. Do zażegnania kryzysu migracyjnego potrzebne jest większe zaangażowanie organizacji międzynarodowych. Traktowanie Polski jako enklawy, gdzie wszyscy mają udzielić pomocy migrantom, jest moim zdaniem nieporozumieniem i godzi w nasze bezpieczeństwo. W tej chwili wszystko to, co Unia Europejska zrobiła, to naprawdę jest niewiele i jak widać wprowadzone restrykcje wcale reżimowi nie szkodzą, więc represje ekonomiczne powinny być większe. Tak mówi pan generał Waldemar Skrzypczak, generał broni w stanie spoczynku. Ja tam wolę słuchać dobrych lekarzy, dobrych żołnierzy. Pan generał to jest naprawdę dobry żołnierz w takich sprawach. Frontex nie. Natomiast to, co mówi pan generał, a jak najbardziej. A wracając do tej Unii, o której pan Zbigniew też wspomniał. Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to na pewno państwo wiedzą, słyszeli, no ale tak powtórzę, żeby nie było, że nie powiedział. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dzisiaj orzekł, że przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Postanowienie, na mocy którego organ orzekający w ostatniej instancji w składzie jednego sędziego odrzucił odwołanie sędziego przeniesionego wbrew jego woli, należy uznać za niebyłe, jeżeli powołanie owego sędziego itd., itd. Wicemarszałek Ryszard Terlecki w rozmowie z portalem W Polityce skomentował ten dzisiejszy werdykt TSUE tak. Postanowienie TSUE powoduje, że idziemy w kierunku, który jest nieprzewidywalny, prawie niemożliwy do prognozowania, co się dalej stanie. Zdemolowanie systemu wymiaru sprawiedliwości doprowadzi do katastrofy państwa. Nie możemy sobie na to pozwolić i nie pozwolimy sobie na to, żeby państwo zdemolować. Nie ma takiego prawa, żeby unijne instytucje zarządzały Polską, zarządzały naszym wymiarem sprawiedliwości. Według wicemarszałka Terleckiego Unia no, robi wszystko, tylko o to jej chodzi, żeby no, nawet nie chodzi o paraliż tego systemu sądownictwa w Polsce, tylko o paraliż większości sejmowej i rządu. Chodzi o to, żeby nastąpiła wymiana władzy w Polsce. Opozycja robi co może poprzez swoje donosy, żeby przekonać Unię Europejską, że jest w stanie przejąć władzę. W związku z tym Unia Europejska wysila się, żeby opozycji pomóc. Tymczasem opozycja raczej nie ma perspektyw na przejęcie władzy, więc jest to działanie, które nie przyniesie realnych efektów. Niestety bardzo szkodzi opinii Polski w Europie i na świecie, szkodzi też polskiej racji stanu. Jakiekolwiek poważne ustępstwa właściwie nie wchodzą w grę. Mnie się bardzo spodobało to, co zaproponował europoseł Jacek Sariusz-Wolski, bo powiedział tak. A propos tego nowego kryzysu, który się dzisiaj pojawił. Byliśmy na to zdecydowani odpowiedzieć, po prostu zrezygnować z tych funduszy, pożyczyć gdzieś na rynku finansowym, a kosztami wraz z procentami obciążyć Komisję Europejską, no bo oni tam cały czas szantażują, że nie dadzą tych pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Jednocześnie za zaniechanie uruchomienia tego funduszu zaskarżyć Komisję Europejską do TSUE. Komisarz Reinders w telewizji powiedział, że wstrzymują po to, żeby zmusić Polskę do ugięcia się pod tą presją i spełnienia tych żądań, które oni stawiają, jeśli chodzi o sądownictwo w Polsce. I to powiedział otwartym tekstem i jest to presja. Wiedzą, że robią to w cudzysłowie czy bez, nielegalnie, natomiast brną dalej, czekając, czy jest jakiś punkt oporu, czy nie. I tak długo, jak długo tego punktu oporu nie będzie, będą szli dalej. Jak się raz ustąpi terrorystom, którzy porwali samolot, to potem jest łańcuch kolejnych wymuszeń i podobną logikę ma w tej chwili szantaż brukselski i będzie trwał, dopóki nie postawimy tamy. Możemy stworzyć tarczę konstytucyjną, o czym powinien wreszcie orzec Trybunał Konstytucyjny, która unieważni z mocy prawa i w majestacie prawa wszystkie działania ultra vires, czyli poza kompetencjami, w tym orzeczenia TSUE, oni się tego piekielnie boją, pożyczyć na takich samych bądź lepszych warunkach, podziękować za te pieniądze, realizować Krajowy Plan Odbudowy, Polski Krajowy Plan Odbudowy, a spłatami, które nastąpią, obciążyć komisję albo je odjąć od naszej składki. Bardzo proste. 24 miliardy grantów to około 100 miliardów złotych. My samej nadwyżki w budżecie ostatnio mieliśmy 80 miliardów. Pożyczać możemy na nie gorszych, jak nie na lepszych warunkach, bez tych wszystkich
sznurków i szykan przyłączonych. Wystarczy przestać liczyć na te pieniądze. W nocie dyplomatycznej zawiadomić Komisję Europejską, że z nich rezygnujemy. Niech się bawią sami. To mówi europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski. Pani Grażyna z Rybnika. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mogę mówić? Bardzo proszę. Mówię, że z panią rozmawiałam wcześniej i powiedziałam, że rozmawialiśmy przed wyborami prezydenckimi. I jakoś tak od czasu do czasu, jak mi czas pozwala, to zawsze patrzę i słucham. I się nadziwić nie mogę, dlaczego pan nie jest w studio, tylko w domu. Może coś tam przegapiłam, ale to mało istotne. Dlaczego zadzwoniłam? Dlatego, że chciałam nawiązać do początku programu dzisiaj, panie Jacku. Jak pan wspominał o wywiadzie doktora Simona, spotkaniu z panią wolną dziennikarką wolnych mediów Moniką Olejnik. Widziałam ten program, ale muszę panu powiedzieć, że ona sobie dzisiaj odbiła na europośle Bielanie. To tak wyglądało, prawda, że wczoraj oczy wielkie zrobiła na to, co mówił pan doktor Simon i była grzeczna, jak to ona, prawda? Natomiast dzisiaj sobie bardzo ładnie odbiła wszystko i ja wychodzę z założenia, że albo tam powinni przychodzić mocno przygotowani na te wywiady i te spotkania z panią Olejnikową, bo ja takiego dziennikarstwa po prostu nie toleruję, to co ona wyprawia. I jeszcze mnie zastanawia, czy pan mnie słucha, panie Jacku, bo pan czegoś szuka i ja nie wiem, czy pan mnie słucha. Słucham. I jeszcze mnie zastanawia taka jedna rzecz, dlaczego tam Lex TVN i tak dalej. Ja wychodzę z założenia, że bardzo fajną i bardzo podobną robotę robi Polsat. Polsat jest dla mnie też taką stacją faniacką, tak bym to określiła, bo oni te wszystkie mniejsze kłamstwa bądź większe nieprawdy i fake newsy też w swoich programach publicystycznych często, gęsto i nawet w wydarzeniach, bo specjalnie oglądam, żeby mieć porównanie i tam jest podobnie. Ja nie wiem dlaczego TVN, a Polsat jest po prostu cwaniacką telewizją. I tam jest taka znana pani redaktor Gozdyra, o której też już w pana programach niektórzy dzwonili w tej sprawie. Dobrze chyba powiedziałam, pani Gozdyra. No więc tu by się mogła podać rękę z panią Olejnikową. Podobne miny, podobne, prawda, sympatie, przerywanie, jak prawda, na przykład z prawicy ktoś mówi za dużo. Oglądam to, więc ja po prostu nie wiem, dlaczego cały czas TVN Polsat, to jest takie też cwaniactwo publicystyczne. A tak przy okazji to powiem panu, że nie można już słuchać od 3 tygodni przez wszystkich tych programach publicystycznych jest w kółko to samo i cały czas tylko gdzie są dzieci z Michałowa, a co się stało z dziećmi z Michałowa, dzisiaj też Olejnikowa z Bielanem pół programu na ten temat. A ja bym wolała, żeby padały jakieś ciekawsze, może też dla nas, tematy typu co się dzieje w samorządach w Polsce, dlaczego na przykład samorząd rybnicki nie korzysta z dotacji pewnych, które państwo daje. Tu się w Rybniku nic nie dzieje, Rybnik pada na łeb, na szyję, bo ma też takiego prezydenta, który już chyba sobie zdał z tego sprawę, że do następnej kadencji nie podejdzie, to już mu wszystko wisi i powiewa, mówiąc po prostu. Ja bym wolała o czymś takim porozmawiać. Mówiło się kiedyś, że Gdańsk to jest mała Sycylia, a ja twierdzę, że takich małych Sycylii w Polsce jest więcej. Może byśmy wrócili w końcu do tych żurków, do tych wszystkich sędziów, którzy robią bardzo złą robotę, bardzo złą. Ja w ogóle, to mi się w głowie nie mieści. Jeden sędzia, prawda, pan Żurek, wystawia do Europy, tam do tego TSUE, to, że go tam przenieśli z oddziału do oddziału i on dostaje wyrok i teraz przez cały tydzień we wszystkich programach publicystycznych będzie o tym mowa.
Właściwie to powiem panu szczerze, miałam mówić krótko, bo ja się dzisiaj denerwuję, nie wiem dlaczego. I ja po prostu tej Unii już mam po dziurki w nosie i mam tylko czyste sumienie, że kiedyś byłam na nie, byłam kiedyś na nie i tego nie żałuję. Bo to, co się wyprawia z państwem, to jest po prostu z naszym państwem, naszym. Nie po to, żeśmy tyle lat walczyli o wolność, o suwerenność. Niech oni nas nie uczą praworządności. Myśmy mieli drugą konstytucję na świecie i oni niech nas nie uczą praworządności. Myśmy przeszli dwie wojny światowe, których byliśmy ofiarami w tych wojnach. Myśmy mieli solidarność. Ta solidarność między innymi doprowadziła do tego, że się Niemcy pojednały i tam, prawda, Gorbaczow prawdopodobnie też pomógł. Niech oni nas nie uczą praworządności, niech oni nam nie mówią o demokracji, niech oni nam nie mówią o wolności. Panie Jacku, ja już kończę. Mnie przeraża polskie społeczeństwo. Przeraża mnie, co się stało z ludźmi, z Polakami, że jest taka wzajemna nienawiść, bo znaczy odpowiedź jest prosta. Ktoś wybiera ludzi typu, prawda, Biedroń, Miller, Cimoszewicz, jak oni się poustawiali teraz cudnie. Ktoś ich wybiera, ale co się stało? I jeszcze jedna rzecz, ja tak bardzo chaotycznie. Trzeba by się było przyjrzeć oświacie, szkolnictwu, bo jak ja patrzę na te kadry, które tam siedzą, takie postkomunistyczne kadry, to mi się wydaje, że oni mają bardzo duży wpływ na to, jak kształtuje się, nie wiem, jak kształtują się ci młodzi ludzie. Coś nam ucieka, panie Jacku. Ja tak cały czas czekam, że może minister Czarnek coś spróbuje zrobić, ale mnie przeraża. Oglądam czasami w telewizji, no teraz już tego nie ma, ale przychodzi dziennikarka na przykład pod Uniwersytet Warszawski. Ja już to opowiadam jako kochana, ja już kończę. I pyta się młodej dziewczyny, która studiuje, kto stał na czele powstania kościuszkowskiego, a ta studentka mówi Stanisław Moniuszko. Więc jak na tym polega edukacja młodych ludzi i dostawanie tych tytułów magisterskich. Bardzo uprzejmie dziękuję. Przepraszam, no, pani Grażynko kochana. Niech się pani nie gniewa i niech się pani nie denerwuje, niech pani ten dzisiejszy wieczór poświęci na to, żeby się wyciszyć i tym wszystkim tak przesadnie nie przejmować. To wszystko, o czym pani mówi, to są bardzo ważne sprawy. To są naprawdę bardzo ważne sprawy. I mam nadzieję, że będziemy o nich rozmawiać. Ja przepraszam, ale czas nam się skończył tak bardzo, bardzo. Kłaniam się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.